Siemanko ludziska, z tej strony Padcraft i ekipa. Dzisiaj najlepszy komentarz, a raczej parę komentarzy, jest od Arek Rozański i Gerald z Rivi. I tak naprawdę to jest cytat tego, co głupiego powiedziałem w poprzednim filmiku, czyli że widziałem parę rzeczy, których jeszcze nie zdążyłem zobaczyć. I po prostu to mnie na maksa rozwaliło, dlatego też te komentarze wybrałem, bo stwierdziłem, że mój mózg czasem jest dziwny, okej. I na Asku też dostałem takie śmieszne coś, taki cytat, więc 3, 2, 1. I on też mnie rozbawił całkiem, więc stwierdziłem, że to będzie najlepszy komentarz. Nawet nie wiecie w ogóle, jak trudno jest wybierać takie fajne komentarze. I jak widzicie, choć lub nie widzicie, bo jest mega dużo ludzi, mam nowy skin. I mam go dlatego, że szykujemy się do sekretnej serii, która już prawdopodobnie się za niedługo pojawi, może w poniedziałek, nie wiem. Zobaczymy, ale wchodzimy na arenkę. Dzisiaj gramy w Skywars. Tutaj wchodzą ludzie, to tu wbijamy. I chcieliście, żebym zagrał w Skywars, w które na maksa nie umiem grać. Nie wiem, czemu chcecie widzieć, jak failuję, ale stwierdziłem, że kurczę, w końcu może jest czas, żeby się nauczyć w to grać, więc zaczynamy. I wracając do tej sekretnej serii, to mam nowego skina, jak widzicie, który jest mieszanką tego starego, takiego na maksa starego i tego Alfonsowego? Co to było? Okej, jesteśmy na następnej arenie, tamta najwyraźniej nie poszła zbyt dobrze. Jakiś ziomeczek skoczył nam na głowę, nie wiadomo skąd, nie wiem jak to się stało, ani nic. Zobaczmy, co możemy zrobić, bo znowu będzie, że nie ogarniam nic. Okej, hopa, to zakładamy tu, to dajemy tu. Czemu woda się nie chce... A, bo to jest woda i water, okej. Chociaż to jest to samo. Czy to nie jest mindfuck? Może trochę. Okej, więc spróbuję ogarnąć tą... Znaczy ten minigame, ten ska... Okej, to będzie już ostatnia, kurczę, nasza arena, w której na pewno nie zginę. Będę się starał, tak? Będę się starał nie zginąć. Ułożymy sobie tutaj nasze rzeczy. Jest w miarę okej. Spoko, nikt nas tu nie będzie bił. Chyba nie, ściechamy sobie to drzewo. Naprawdę, ziomki, jeżeli oglądacie ten gameplay i twierdzicie, że strasznie jestem rudy w to, to prawdopodobnie tak jest, bo nie umiem w to grać. I przepraszam, jeżeli oglądałem to jakieś koksy Skywarsowe, ale spróbuję teraz moich mega sił rudych, bo już dzisiaj nie mam swagu. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc będziemy musieli tam się przedostać i go zrzucić. Spróbujemy go w sumie walnąć tak jajem. Dostał, o dziwo. U, już mnie ktoś rzuca z drugich stron. Muszę się zakopać, jaho. Albo ty... Aha, tam mnie koleś... Nie, kolesiu, co ty mnie tak bijesz nieładnie? To mi się nie podoba, co ty robisz. Zrobimy sobie tutaj taki bunkier. Bo ja chcę coś powiedzieć, a oni mnie biją. Ten też mnie będzie pewnie bił, to się zakopiemy tak, o. Świetnie. Więc, za niedługo będzie sekretna seria, do której się przygotowuję. Jak widzicie, mamy nowego skina i też na przykład mamy coś wokół. I co będzie w tej serii polegać, to nie mogę wam powiedzieć, ale myślę, że w poniedziałek już będzie, więc jeżeli chcecie, jesteście hyped na tą serię, możecie zostawić łapkę i mnie to będzie naprawdę motywować. Ktoś spadł, świetnie, może teraz się nam coś uda zrobić. Walniemy go śnieżką. Walniemy go śnieżką. Yeah! To na pewno zrobi, że wygramy. Okej, skryję się dalej tutaj, gdyż mam dużo wam do przekazania. Ta seria będzie prawdopodobnie w poniedziałek, jej zapowiedź, tylko że muszę naprawić pewnego moda, bo się coś tam zepsuło w nim, ale mam nadzieję, że mi wyjdzie i jeżeli się uda, to będzie już zapowiedź w poniedziałek. Ten gościu chyba awkuje, więc idziemy go zabić. Tam gość nie awkuje i mnie strzela. To niedobrze. Czy on mi da tam przejść? Widziałem u innych, że cholerka daje się wodę i wtedy to ci ratuje pupę. Więc tak będę też robił.
Spróbujemy przejść do tego zioma. Czy on tu... Wow, ty kolego! Ja nie wiedziałem, że ty żyjesz. Myślałem, że masz awka. Przepraszam. Przepraszam, nie chciałem tutaj iść wcale w tą stronę. Wracam do siebie już. Nie bi. Okej. Więc... Tak, co chciałem wam jeszcze powiedzieć. Właśnie, było dużo pytań, ogromny dużo pytań, jeżeli chodzi o tą taką piosenkę swagową, taką jak ten gość, bo ten gość ma swag. I ta piosenka to jest po prostu swag song. Nie wiem, czemu niektórzy się tam denerwowali w komentarzach. O, patrzcie, ten idzie do mnie. On do mnie idzie, ja go zrzucę. Albo damy sobie tutaj lawę. Myślę, że to będzie niesamowite. Ha, jak teraz wejdziesz? Nie wejdziesz, ziom. On chce ze mną sojusz. A! Okej, to przepraszam. Może mu się uda jakoś do mnie wejść, nie wiem. Spoko, tego musimy zabić. Patrzcie, on idzie tutaj na tą wodę i on sobie już tam zleciał. Teraz będziemy sobie tutaj tak stać i go spróbujemy zrzucić. Albo wiecie co? Wskoczymy do jego bazy. Hu! Jezus Maria! Okej, ziomki, następna arena, ta się nazywa Hobbit, więc spróbujmy, może Hobbit i ja, że z krzatem jestem, może nam coś to da, nie wiem, zobaczymy. Okej, tym razem skupię się na bitwie, najpierw wam szybko powiem, co chciałem powiedzieć. Mówiłem o Swag Songu, więc jeżeli ktoś nie wie, co to jest Swag Song, to jest to całkiem bardzo znana piosenka, ma 3 miliony viewów, została uploadowana 2 lata temu, zapraszam na... w searchu, jak wpiszecie Swag Song, to wam znajdzie. Myślę, że to było dość szybkie i teraz możemy grać. O właśnie, jeszcze pytaliście, czy pokażę twarz i... To prawdopodobnie byli nowi ludzie u mnie na kanale, więc siemanko. I jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądam bez tych słagowych, jak tu cholerka? Mogę to rozwalać? Mogę to rozwalać, a ja chodzę naokoło, okej, świetnie. To jeżeli chcecie wiedzieć, jak wyglądam, to mam parę vlogów wcześniej lub możecie też wbić na przykład na Instagram i tam też macie zdjęcia mojej brzydkiej twarzy, jak ktoś bardzo chce zobaczyć. Weźmiemy sobie... Po co nam glas? Nie rozumiem. Mamy tutaj coś, co możemy w ogóle zrobić. Chyba nie możemy nic przepalić, nic ciekawego zrobić. O, tu mamy więcej rzeczy. Podoba mi się. Weźmiemy sobie, założymy. Hopa, hopa. Diamond pickaxe. Może się nam przydać. To weźmiemy tu. To weźmiemy tu. To weźmiemy tu. Pięknie. Okej, teraz już koniec. Koniec gadania o rzeczach, które wam chciałem przekazać. Teraz mamy fight. Teraz mamy... klepę, ostrą klepę. Czemu się na mnie patrzysz, stary? Zginiesz, ok? Za tobą jest gość, który cię zabije za mnie, bo ja cię nie zabiję, bo masz łuk. Tarururirututit. Ok. Spróbujemy może z tej strony. Co tutaj mamy? Czy może ten gość wygląda jakoś przyjaźniej? Nie, ma łuk. Świetnie. Czemu wszyscy mają tutaj łuki? O, o, o. Ten się nie patrzy. Miejmy nadzieję, że nie będzie patrzył w ogóle. Po, po, po. Damy sobie wodę na wszelki wypadek i lecimy z tym koksem. O nie! Zobaczył nas. Zobaczył nas? Czy może nie zobaczył nas i to był tylko podpucha? Nie wiem, ale pójdę do niego i go sklepię za to. Bo udaje, że mnie nie widzi, a mnie widzi i co wtedy będzie? Nie wiem. A musimy się przekonać. Nie wiem, czemu oni mają jakieś mega dobre cholerka EQ zawsze. Ja nie wiem, od czego to zależy. Czy to za... What the fuck? Gdzie ten gość się wziął? Okej, okay, tutaj będzie. Tarą. Tarą. Tulu. Tarą. Tam jest ziom. Nasza... Może go trafię. Czy to będzie... Czy to będzie śnieżka przeznaczenia? Śnieżka przeznaczenia! Nie, śnieżka przeznaczenia! Nie, śnieżka! 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 20 śnieżek potem. Jest to! O, myślałem, że spadnie, ale by było fajnie. Przepraszam, nie chciałem cię bić, kolego. Proszę mnie nie bij. O, tam jest. Okej, okay, chodź. Będziesz moim kolegą? Czy chciałbyś być moim kolegą? Chodź. Daj mi się zabić, proszę.
Będziesz moim kolegą wtedy. Hopa. Skakujemy. Czy to nie było piękne? Też tak myślę. Stajemy go tu lawą. Okej. I wejdziemy do niego od tyłu. Tędy. Okej, świetnie. I tyły ci robię! Jest, pięknie, nice. Zabiliśmy kogoś. Czy to nie była dobra akcja? Mi się tak wydaje, była Mission Impossible, ale jak teraz stąd wyjdziemy? Będziemy musieli to rozwalić albo wyjść tyłem, tak jak weszliśmy. Gdzie myśmy wybili? Tędy, okej. Wyskoczymy sobie stąd i zobaczmy, kto nam jeszcze został. Zostało nam dwie osoby. Jedna z tych osób jest... na środku! I się wspina jak Crazol. I spróbujemy... Nie, tu mi się nie podoba, tu jest za dużo lawy. Podbijemy się. Za mną jest chyba drzewo, prawda? O. Wejdziemy sobie na to drzewo. I spróbujemy zrzucić tego gościa. Czy się uda? Wow, to w ogóle nie idzie tam. Rany Julek. Okej, weźmiemy... Zrobimy tak, że go zrzucimy. Będziemy szli do góry, tak samo jak on. I spróbujemy tego gościa zrzucić. Czy się nam uda? O, tu jest pytanie. O nie! On we mnie strzela śnieżkami i innymi rzeczami. Wow! Myślałem, że wyglądało jakby to... On leciał! Jezus Maria! Spadłem. Pójdziemy po niego. Pójdziemy i przekona się, kto jest najlepszy w Skywars. Czekajcie, on chce ze mną... On konwersuje ze mną. Czy chce wygrać? Tak? Znak zapytania? jak ja go pozdrowię na odcinku, to da mi wygraną. Przemyślmy to. Myślę, że nie. I co teraz? O. Nie miało tak być, miałem skoczyć co u góry. Jest nice. Mamy 4 jajka, które pozwolą nam go strafić. O tak. A masz. I co teraz? Nie żyjesz. On jednak chce ze mną dalej konwersować i pyta się, czy chce wygrać. Czy mam się na to zgodzić, czy może jednak go zabić? Nie jestem pewien. Więc napiszę... Tak. Serio? To jest... Gdzie jest Zrób akcję jakąś... O! Walnąłeś mnie! Bijemy się! Ała! Ała! Jak boli! Bij mnie! Bij mnie! Czemu mnie nie bijesz? Gdzie jest... Okej! This is Sparta! Świetnie, a więc Leszczu LOL, pozdrawiam. Mam nadzieję, że wam się ten filmik spodobał, ktoś mi dał wygrać, tak? Do zobaczenia w następnych odcinkach. Jeżeli się wam spodobał, to nie zapomnijcie zostawić lajka, naprawdę mnie one motywują. Pod poprzednim odcinkiem było 1000 lajków, to czemu pod tym też nie miałoby być 1000 lajków? Więc do zobaczenia, trzymajcie się i do następnych materiałów, joo!